Jesteśmy w zapisie. Będziemy się trzymać cały wywiad za ręce, ponieważ Dorocie jest zimno. O Jezu, nie wiedziałam, to już nagrywa. Bo, te starsze kobiety zawsze tak. Tak, tak. Przy tych, na grobingu albo w sklepie, nieważne gdzie, to zawsze się tak trzymają tutaj. Ja często myślę, że mentalnie mam 70 lat, więc wszystko by się zgadzało. Tak, ale dzisiaj przede mną chyba nastolatka. Co tobą kierowało, jak wymyślałaś tę fantastyczną stylizację? Koniecznie chciałam mieć bufiasą spódniczkę, żeby wrócić do tych starszych lat, bo kiedyś taka była modna. Piękną spódniczkę mam. Tak, i teraz nadchodzi, słuchajcie, kochani, era gorsetów. Możecie się z tym zgadzać albo nie, ale uwierzcie mi, że tak będzie. I znowu wracam do mojej takiej ery młodej, czy tam luku starszej dody, jak zwał, tak zwał. Bardzo się cieszę, bo gorset to jest taki mój jeden z bardziej ulubionych i sentymentalnych części garderoby. Czy męski gorset też wchodzi w grę, mam szykować na Sopot? Tak, nie pomyślałam o tym, a to by było super. Nie, myślę, że jak ty byś związała, to byłoby idealnie. A mógłbyś się też zapowietrzyć. I troszeczkę nauczyć, dobra. Tak. Sopot Hit Festival, obcięli nam chyba super z tej nazwy, z tego co pamiętam. Tak. A wystarczy, że ja jestem to tak jak super. Oczywiście, co szykujesz? No mamy radiowy hit, właśnie się teraz dowiedziałam, że ponoć będzie jakiś konkurs, a to zmienia postać rzeczy, bardzo zmienia. Bo chcesz wygrać. Bo już nie, no tak, i robi się mniej nudno, jest jakaś, wiesz, jest jakaś fajna rywalizacja, są jakieś emocje. Ja muszę zadzwonić do Smoły, żebyśmy właśnie coś, wiesz, ja naprawdę wymyślam takie fajne aranże tego Nim Zajdzie Słońce. Ostatnio mu dałam taki super, z takim jazzowym twistem, nic mu się nie podoba, on, wow. ciągle to samo co na płycie. A ja byłem, zaskoczyłaś mnie, bo myślałem, że Smolasty będzie na tyle uległy i może bojący się powiedzieć swoje zdanie, że raczej by się na wszystko zgodził. Już się tutaj... No mam wrażenie, że jeszcze trochę musi upłynąć czasu, żeby mu się podobały takie rzeczy, do których... w których on po prostu nie siedzi przysłowiowo. Jasne. Na co dzień. Ja na przykład musiałam dorosnąć do takiej większej elastyczności muzycznej, żeby umieć mrugnąć okiem właśnie w aranżach i zrobić coś, co zaskoczy mojego słuchacza. Pamiętam, taką retro szansę była genialna. No. Jeżeli teraz Państwo nas słuchacie, to piszcie do niego, żeby zgodził się na ten aranż. Ale to naprawdę jest super. Głosujemy. Tak? Tak. Kciuk w górę? Nie, kciuk w górę. Tak. Dobrze. Smoła, no nie bądź trąba. Ale mamy Nim Zajdzie Słońce, już wielki hit i teraz nowa piosenka Nie Żałuję. Wróciłaś z planu klipu. Co dla nas szykujecie? Błagam, zdradź coś, bo agentka nie chciała ani słowa. Nie? Słuchaj, więc ciężko było, powiem Ci na samym początku, jak sobie uzmysłowiłam, że żeby odwzorować ten teledysk, by móc zrobić kontynuację do Nim Zajdzie Słońce, to przecież raz, ja muszę mieć włosy tak jak miałam rok temu, a miałam ciemne z grzywką i do pasa, czyli w ogóle już jakby na razie cześć. Druga sprawa, byłam dużo chudsza. Co ty mówisz? No tak, bo wtedy to przecież ten lipiec, sierpień był najgorszy okres w moim życiu, prywatnie. No to byłam bardzo szczupła, a teraz trochę sobie podjadłam mandarynek. Dobrze. Koniec problemów czy jeszcze coś? Nie, nie mam przecież tego stroju, tego najbardziej ikonicznego. No ale okazało się, że stylistka jest totalną psychopatką jak ja i ona go trzyma i kolekcjonuje. I miała ten strój, także udało się. Ten sam reżyser reżyseruje, więc naprawdę mam nadzieję po dwóch dniach ciężkiej pracy, że będzie super teledysk. Fani na to czekali, ja to uważam, że to jest wspaniała przygoda i nowe doświadczenie zrobić kontynuację czegoś. Pewnie. A powiedz mi, bo jednak poprzedni teledysk to nie jest sukces, to jest jakiś gigantyczny sukces i polski YouTube nie zna takich liczb. Też. Czy ty masz teraz taką, wiesz, duży głód tego, żeby powtórzyć ten sukces, czy ty robisz to dla siebie? Nie, tylko dla siebie. Ja nie sądzę, żeby to się powtórzyło, ponieważ wtedy jeszcze nikt nie znał, Nim Zajdzie Słońce. Ale Nie Żałuję ma super odbiór fanów, bo śpiewałaś to już na swojej trasie. Tak, już ma, samo audio ma 6 milionów, więc wiem i radiostacje też się nie mogą doczekać, żeby grać, no, bo to jest bardzo fajna piosenka, ale ja po prostu nie umiem sama siebie biczować i nakręcać negatywnie, że mam coś powtarzać, jakieś sukcesy i sobie odbierać radość z tego samej premiery. A poza tym nie jest sukcesem powtarzać wcześniejszy sukces. A propos rzeczy, które robisz głównie, żeby czuć się dobrze dla siebie, ostatnio był też temat ostatniej płyty. Faktycznie w tym takim buklecie, tej książeczce płytowej jest zapisane, że a ta ostatnia to już rozwali system. Ale ostatnio... Bo nie wyjdzie. No właśnie, ostatnio zaskoczyłaś fanów tym, że nie chcę was okłamywać, jak nie będę tego czuła, to tego nie zrobię. Z czego wynikają te twoje najnowsze przemyślenia? Wiesz co, ostatnio, bo po prostu mam 40 lat i sobie pomyślałam, Jezus, coraz częściej sobie tak myślę, że ja jestem w połowie swojego życia.
Znaczy pewnie będę żyła dłużej niż 80 lat, bo jestem z długowiecznej rodziny. Niemniej brzmi to brutalnie. Połowę życia, została mi tylko połowa. I ta pierwsza połowa, wiesz, w pędzie, w jakimś pościgu, z małego miasta, żeby udowadniać innym, sobie, ciągle, wiesz, na początku kariery pod prąd, z kłodami pod nogi, opluwana, gdzieś ta walka o godność, o swój osobisty sukces, żeby utrzymać się na fali, no nie było to łatwe. Jakoś tak mi życie przemyka przez palce. Jakbym sobie miała przypomnieć te ostatnie 40, to kurczę, jak ekspres mi tak przeleciał. I szkoda mi po prostu tego. No chciałabym po prostu, wiesz, pożyć, nie? Nie mam jakichś chorych ambicji, czy... Jasne. Wiesz, ciągle nie schodzić ze sceny, żeby mnie wszyscy rozpoznawali, biegali za mną. Ja już to wszystko przeżyłam i chciałabym zupełnie czegoś innego, wręcz przeciwnie. Myślę, że jeżeli kiedyś się zdecydujesz, to po prostu zrób nam niespodziankę, nie musi być żadnej presji, wiesz. Dobrze, cieplej trochę po tych 7 minutach. Dziękuję. Bardzo Ci też dziękuję. Wszystkiego dobrego. Masz takie odmrożonka? Wiesz co, ja już nic nie czuję, bo jestem na znieczuleniu po lekarzu aktualnie, także miło mi Cię zobaczyć. Nic, stomatolog. Wszystkiego dobrego.